Zawsze jak pracowałem z młodzieżą, to obok tej formacji religijno-modlitewnej była zawsze ta formacja historyczno-patriotyczna. Zawsze to uważałem za po prostu mój obowiązek. Ta formacja dla młodzieży nie była oderwana od rzeczywistości. Myśmy chcieli po prostu żyć uczciwie i zgodnie z wiarą naszą. I mieliśmy takiego przewodnika i tym przewodnikiem był Andrzejewski, ksiądz Witold Andrzejewski. Całe jego życie, wszystko co robił, wszystko co przekazywał, to wszystko było po prostu prawdziwe. Moja przygoda z Kościołem Żywym właśnie się zaczęła od pielgrzymowania z księdzem Andrzejewskim. Był dla mnie w wielu przypadkach wzorem. Panu Bogu dziękuję, że na mojej drodze postawił takiego właśnie kapłana. W jego konferencjach, kazaniach, wypowiedziach do młodzieży zawsze ojczyzna to było coś bardzo świętego, coś, dla czego warto było nawet życie poświęcić. To był ksiądz do szpiku kości, ale ksiądz, który był Polakiem.